Naturalnie gmina Leszno. Historia gminy Leszno. Część druga. O historii, jak wiecie, najlepiej lubię opowiadać z perspektywy ludzi, którzy ją tworzą. W tej części naszej opowieści głównymi bohaterami będą pewna zakonnica, siostra Maria Franciszka Kozłowska oraz znany nam już Jan Berson, którego poznamy tym razem z nieco innej perspektywy. Oboje byli tu u nas centralnymi postaciami w okresie przed I wojną światową, kiedy dominującym nastrojem był bunt. Zanim jednak przejdziemy do konfliktów społecznych, trzeba nakreślić ich tło. Dla naszej gminy, gminy Leszno, czas po powstaniu styczniowym to był okres wielkich zmian społecznych i gospodarczych. Cukrownia Michałów przeszła w ręce Jana Bersona, a w jej sąsiedztwie rozwijała się wieś Leszno. W latach 80. XIX wieku o Lesznie pisał korespondent Gazety Świątecznej. Parafianie leszniańscy są w ogóle zamożni. Bliskość Warszawy daje im możliwość łatwiejszego zbywania wszelkich płodów za wyższe ceny niż w innych okolicach kraju. Przy tym fabryka cukru Michałów wiele wpływa na dobrobyt i daje zarobek. Domy mają pobudowane porządnie. W stancjach są podłogi, piece, gdzieniegdzie już można widzieć kaflane, kuchnie wszędzie prawie angielskie, meble u wielu gospodarzy jesionowe, firanki w oknach. Jednym słowem, żyją wygodnie. Przy prawie każdym jest sad owocowy, większy lub mniejszy, stosownie do zamożności i rozległości gruntu właściciela. Wielu także gospodarzy zajmuje się i chowem pszczół. Ale nie dziw, że nasza parafia jest zamożna, boć pijaństwa w niej nie ma. Jan Berson wykupił od rodziny Piotrowskich nie tylko cukrownię, ale też majątek ziemski, który ponoć prowadził wręcz wzorowo. Cukrownię zaś Michałów Berson zmodernizował, wprowadzając nowoczesne maszyny, które pozwoliły na zwiększenie produkcji. Podobno była to najnowocześniejsza wówczas cukrownia w całym Królestwie Polskim, a być może nawet w całej Rosji. Przy cukrowni funkcjonowało też pole doświadczalne do uprawy buraków cukrowych w różnych warunkach. Podczas gdy dyrektor cukrowni zarabiał miesięcznie 100 rubli, majstrowie od 25 do 50, to zwykli robotnicy dostawali zaledwie po 15 rubli na miesiąc i to pracując po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, często całymi rodzinami, bo inaczej ciężko było im się utrzymać. Do tego przysługujące robotnikom mieszkania przypominały raczej nory, w których zamiast podłogi była gliniana polepa. Nie lepiej było w majątku Zaborówek. Jego właściciel Gustaw Jakubowski postawił na hodowlę krów i produkcję mięsa oraz nabiału. Z powodzeniem sprzedawał swoje towary w stolicy, zaś mleczarnie skupywały mleko z okolicznych gospodarstw. Niestety warunki życia i pracy robotników rolnych, których zatrudniał, pozostawiały wiele do życzenia. A na skutki niesprawiedliwego traktowania robotników i chłopów nie trzeba było długo czekać. Kluczowy okazał się rok 1905. W Rosji wybuchła rewolucja, której echa dały się słyszeć także w Królestwie Polskim. Na szczęście tutaj u nas udało się uniknąć odpowiednika petersburskiej krwawej niedzieli. Chociaż przez pewien czas sprawy były na ostrzu noża. 1 lutego 1905 roku do Leszna przyjechało kilkunastu robotników z Warszawy. Razem z około 300 miejscowymi ruszyli do okolicznych cukrowni. Żądali m.in. wprowadzenia 3 zmian po 8 godzin, podwyższenia wynagrodzeń, ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa, ale chcieli też rent dla tych, którzy odeszli z pracy na skutek choroby oraz nauczania w szkołach elementarnych w języku polskim. Nie trudno się domyślić, że dyrekcja cukrowni tych postulatów nie chciała zaakceptować. Uczestnik tamtych wydarzeń, 16-letni wówczas Roman Martyn, takie relacjonował. Kto się upomniał o swoje, tego karali, ale młodzież
trzymała się razem. Strajkowaliśmy przeciwko 12-godzinnemu dniu pracy. Robotników, których wysłaliśmy w delegacji, zwolniono z fabryki, aresztowano. Myśmy dalej strajkowali. Dyrektor zażądał stałej ochrony fabryki przez wojsko i żandarmów z Zaborówka. Robotnicy strajkowali dalej. Chcieli, żeby każdy dostawał po 10 funtów cukru. Przyjechał Berson, zgodził się na te warunki. Zmniejszył dzień pracy do 10 godzin, kazał wypłacić zaległe dniówki, ale rodziny najbardziej czynnych robotników wyrzucił z mieszkań. W 1905 w Michałowie wybuchły 3 strajki, które trwały 29 dni. W końcu doszło do porozumienia między właścicielem a robotnikami, jednak spokój nie trwał długo. Już rok później cukrownię zamknięto z powodu kolejnych zatargów. Niespokojnie było również w okolicy. Robotnicy folwarczni protestowali przeciwko wyzyskowi i żądali lepszych warunków, podniesienia pensji i świadczeń w naturze, większych działek, pomocy lekarskiej, wolnego w niedzielę i święta i skrócenia czasu pracy. W 1906 strajki wybuchły w kolejnych majątkach ziemskich. Podczas napadu na dwór zamordowany został właściciel Zaborówka, Jan Wodziński. Zastrzelono też rządcę majątku Wilkowej Wsi. Bunt chłopów nie ominął także majątku Bersona w Lesznie. Rok 1905 w ogóle był bardzo niespokojny. Oprócz strajków robotników i chłopów w Lesznie doszło wówczas do dramatycznych wydarzeń na tle religijnym. Wszystko zaczęło się 15 lat wcześniej w Płocku. Przełożona Zgromadzenia Sióstr Ubogich Świętej Klary, siostra Maria Franciszka Kozłowska, zwana Mateczką, po objawieniu, które, jak twierdzi, otrzymała, zorganizowała Stowarzyszenie Kapłanów Mariawitów. Nowy ruch głosił postulaty odnowy Kościoła i życia religijnego. Jednak w roku 1904 papież nie uznał objawienia siostry Kozłowskiej, które mówiło m.in. o zniesieniu celibatu księży i zwierzchności papieża i zakazał mariawitom działalności. Mimo to zwolenników przybywało. A jak to się ma do Leszna? Ówczesny proboszcz często chorował i wyjeżdżał na leczenie. Parafianie czuli się przez niego trochę zaniedbani, więc kiedy przyjechał nowy wikary, ludzie szybko się do niego przywiązali i pod nieobecność proboszcza przekazali mu nawet klucze do kościoła. A tak się złożyło, że ten ksiądz był właśnie członkiem Stowarzyszenia Kapłanów Mariawitów. Rozłam wśród wiernych był olbrzymi. Jedni chcieli, aby kościół w Lesznie należał do mariawitów, inni żądali powrotu starego porządku. Wiosną 1906 doszło do krwawych zamieszek, czasem zwanych nawet bitwą. Ostatecznie mariawici ustąpili, ale dopiero po tym, jak jesienią nowy proboszcz zjawił się tu w asyście żołnierzy. Koniec końców mariawici zdecydowali, że taka walka nie ma sensu i lepiej wybudować własny kościół. Świątynia mariawicka powstała w końcu w Grondach. Wierni ciągle gromadzą się tu na nabożeństwach i koncertach. Wspaniale dziś odnowiona świątynia o mały włos przestałaby istnieć, gdy jesienią 1914 roku zdewastowały ją oddziały niemieckie. Rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Nie wiemy, ilu mieszkańców brało udział w walkach. Nie zachowały się na ten temat żadne dokumenty. Tych, którzy wówczas polegli, upamiętnia ten właśnie pomnik. Koniec części drugiej.